drugim odcinku sagi o moich zbiornikach, akwariach czy też tankach. O właśnie, słowo tank pojawia się często w anglojęzycznych określeniach akwariów. Pewnie to zdziwiło co po niektórych, bo co za związek ma akwarium z czołgiem? Otóż jak się okazuje, bardzo wiele. Tank to po angielsku zarówno czołg, jak i zbiornik. To nie trudno znaleźć, wystarczy byle jaki słownik angielsko-polski. Ale dlaczego zbiornik został czołgiem? Tu już kłania się historia wojen, a w szczególności I wojny światowej. Brytyjczycy, aby ukryć przed Niemcami, że w ich fabrykach produkuje się nowe urządzenia do zabijania, powiedzieli robotnikom, że produkują tylko takie dziwne zbiorniki stalowe, czyli po angielsku tanki. Niemcy byli więc zdziwieni, kiedy okazało się, że zbiorniki nie tylko mają lufy i strzelają, ale również jeżdżą. Gdyby przed I wojną światową był już internet i było Google, to po wpisaniu słowa tank wyskoczyłyby tylko zwykłe, najzwyklejsze zbiorniki, małe i duże. Ale z pewnością nie pojawiłby się tam czołg. To samo z polskim słowem zbiornik. Po wpisaniu go w wyszukiwarkę wyskoczą zarówno akwaria, jak i zbiorniki na szambo. Dobra, starczy prehistorii. Czas na pierwsze słowa o drugim akwarium. Jego nazwa jest równie szalona jak i pierwsza, a nazwałem go Mushrooms Land, czyli kraina grzybów. Czy ma to związek z pewnym znanym kanałem YouTube'owym? Nie, żadnego. Czy wskazuje to na istnienie w zbiorniku jakichś grzybów? Szukałem, ale chyba jeszcze nie sezon. Akwarium liczy sobie w okolicach 120 litrów wody. Woda kranowa, bez sztucznego nawożenia. W podłożu ziemia ogrodowa i żwir. Jak powstała warstwa podłoża, możecie obejrzeć w innym filmie na tym kanale. Niestety trzeba go poszukać, bo ja jestem ostatnio tak leniwy, że aż nie chce mi się wstawić linka. Pewnie to wina nadchodzącej zimy, zapadam w letarg. Ale nie o mnie tu mowa. Akwarium posiada profilowaną szybę przednią. Wiele słyszałem, że jest to jakieś uniedogodnienie dla posiadacza akwarium, że niby przy czyszczeniu jej jest jakiś problem, że zniekształca też widok. No sorry winy tu, ale nie zauważyłem tego u siebie. Ale pewnie są to jakieś indywidualne wrażenia, więc nie będę o tym dyskutował. Akwarium zakupiłem bez oświetlenia i bez żadnego sprzętu. Oczywiście to akwarium było wcześniej używane. Nie jest to nówka nieśmigana, ale stan akwarium w skali do 5 oceniam na 4+. A i cena była rewelacyjna. Wystarczyło tylko dokupić oświetlenie. Resztę sprzętu posiadałem z racji prowadzenia wcześniej kilku innych akwariów, o których może kiedyś opowiem. Postanowiłem nie inwestować w plastikową pokrywę, która wydawała się najtańszym rozwiązaniem. Ale ani to najtańsze, ani dobre. Plusem pokrywy jest tylko to, że ryby nie wyskakują i zmniejsza się znacząco parowanie akwarium. Reszta to same minusy. Szczególnie w akwarium roślinnym, gdzie przycinanie i grzebanie jest na porządku dziennym. Nie ma jak tej klapy podnieść do góry, przez otwory, które posiada, nie da się nic zrobić, oprócz karmienia i wylewania wody. Oświetlenie w standardzie jest praktycznie żadne i trzeba od razu inwestować w kolejne, co podnosi znacznie koszt. Jednocześnie trzeba naruszyć samą pokrywę poprzez montaż, a raczej żadna gwarancja takiej ingerencji nie obejmuje. I na koniec, pokrywa jest przeważnie zrobiona z plastiku, który po niedługim czasie, kiedy pokrywę podnosi się, zdejmuje, przesuwa w lewo i w prawo, po prostu pęka i się łamie. Biorąc pod uwagę te wady pokrywy, zainwestowałem w belkę oświetleniową. Posiada ona dwie świetlówki 39-watowe na trzonku T5. Paliłem obie, ale okazało się, że wcale roślinom tyle światła nie było tu potrzebne. I na zasadzie prób i błędów wyłączyłem jedną ze świetlówek. I stał się cud. Ale o tym na koniec filmu. Także doświetlam 120 litrów jedną świetlówką 39-watową. Za filtrację odpowiada filtr przelewowy zewnętrzny produkcji, jak mniemam, Aquaela. We wkładkach gąbka, ceramika, lignit i wata filtracyjna. Jak to upchnąłem? Nie wiem. Wiem tylko, że ciężko go teraz domknąć. Na wlocie filtra, co łatwo zauważyć, założona jest siatka, która uniemożliwia zasysanie młodych krewetek. Niestety filtr jest bardzo mocny i potrafi wyssać ślimaka z jego skorupy, kiedy ten nieopatrznie wpełźnie na wlot, oczekując miłej wyżerki, a tu niespodzianka. Wlot działa jak komornik. Pozbawia ślimaka chałupy i puszcza w samych skarpetkach. A raczej w jednej, bo ślimaki zazwyczaj posiadają jedną stopę. Także drobna siatka się przydaje. Co żyje w moim akwarium? Standardowo molinezje, producentki CO2 i kupy, pożeraczki glonów, no może nie pożeraczki, może tylko konsumentki. Zapewne większość z Was wie, że ryby żyworodne są bardzo żarłoczne i lubią mieć w diecie glony. Ci, którzy nie wiedzą, to już wiedzą.
Oczywiście nawet duże stado tych ryb nie jest panaceum na glony w zbiorniku, ale są one świetnym uzupełnieniem naturalnej walki z glonami. Oprócz Molinezji pływa tu też kilka krewetek Fire Red, czyli popularnych fajerek. To też całkiem sympatyczne podjadacze glonów. Łatwo się mnożą, szczególnie kiedy nie mają żadnych naturalnych wrogów. W akwarium 240 litrów miałem ich kiedyś koło 500 sztuk, ale były one tam same. Same i ze ślimakami, o. Właśnie, w omawianym akwarium żyją też ślimaki. Oprócz standardowych, przywlekanych z roślinami maleństw jest też stado ampularii, kilkanaście świderków i jest Czesław. Czesław to zatoczek przyniesiony z podłódzkiego Bajorka. Jest ogromny, żarłoczny i boję się, że niedługo zażąda dostępu do fotela i pilota. Czesław został mi dostarczony przez kumpla i chcąc nie chcąc musiałem go przygarnąć. Nie wiem, czy moje miękkie serce nie spowoduje, że Czesiek wyżre mi wszystkie rośliny, ale zobaczymy. I w ten sposób przeszliśmy do chwastów, czyli co rośnie w krainie grzybów oprócz grzybów. Mam tu pięknie rozwijający się glon ozdobny, czyli Cladophora glomerata. To zielone na tylnej szybie na kawałkach lignitu i na lignitowym pionowym kawałku. Jest Wassertang, jest mech Willow, jest czerwona alternatera rejniki, Lysimacha numularia, która rośnie sobie z przodu po lewej stronie. Mamy tu trochę Hemiantusa, Micranthemoides, który zaczyna odbijać po ciężkich bojach. Z przodu rośnie sobie Sagittaria subulata, choć nie do końca jestem pewien, czy to przypadkiem nie jakaś mała żabienica, na przykład Echinodorus quadricostatus lub Echinodorus tenelus. Jeśli już, to raczej ta druga. Ale pewności nie mam, bo inną ją przywiozłem od pewnego akwarysty, a inaczej u mnie wygląda obecnie. Tak zawsze jest przy zmianie warunków oświetleniowych i zasobności wody. Ale ja do tego dojdę, albo wynajmę jakiegoś rutkowskiego. Okej, rośnie tu także Hygrophila polisperma, Hygrophila angustifolia, są śladowe ilości moczarki i rogatka, są dwa egzemplarze zielonego lotosa, czyli nymfa Zenkeri Green, jest Heteranthera zesterifolia, Potoma getongai, Hygrophila difformis, Ludwiga repens i Rotala rotundifolia. Po powierzchni pływa kilka pisty i trochę w głębki. Rośliny pływające są w zasadzie pokarmem ślimaków i na bieżąco dostarczam nowych roślin z innych zbiorników. Mam nadzieję, że wszystko wymieniłem. Akwarium zostało założone w marcu 2014 roku. Na początku przeżyło krótki atak okrzemków, który to atak zdarza się bardzo często w nowo powstałych zbiornikach, więc nie przejmowałem się i okrzemki wraz z postępującą stabilizacją akwarium zaczęły same znikać. Niestety pojawiły się przeróżne zielenice, w tym długie i krótkie nitki, a to już znaczyło, że mają za dużo pokarmu, ewentualnie, że któregoś z pierwiastków zaczyna brakować i rośliny nie są w stanie bez niego przyswoić sobie innych. Pierwszy wniosek był taki. Skoro tak szybko pożerają któryś z pierwiastków, znaczy to, że za szybko prowadzą fotosyntezę, czyli mają za dużo światła. Wskazywałoby na to też zachowanie samych roślin, które zamiast iść do góry, albo stały w miejscu, albo się też położyły. Więc wyłączyłem im bezczelnie jedną świetlówkę. Dołożyłem też sporą ilość molinezji, które zaczęły dostarczać CO2, jak i mikro i makroelementów ze swoich odchodów. Rozwój glonów został wstrzymany lub też znacznie spowolniony. Ale co najgorsze, pojawił się glon bydlak, czyli Odeogonium. Pewnie myślicie, że chodzi o krasnorosty. Nie, krasnorosty to pikuś i łatwizna. Odeogonium to bydle, jak wieści głoszą, przybyły kiedyś z jakimś transportem roślin do Polski. Gdzie nie poczytałem, wszędzie jest napisane, że to bardzo ciężki glon do zlikwidowania. I niestety to prawda. A ja w walce z glonami stosuję tylko naturalne metody, więc żadna chemia nie wchodziła w grę. Ale dałem radę. Jak? Tej tajemnicy strzegą prawnicy zajmujący się m.in. interesami Coca-Coli. Nie no, żartuję. Rozwiązanie okazało się proste i skuteczne, choć nie wszystko poszło po mojej myśli. Do zlikwidowania Odeogonium przyczyniły się ślimaki. Ale nie myślcie, że jestem taki mądry, że na to sam wpadłem. Stało się to niejako przypadkiem. Niektórzy mówią, że mam do akwariów dobrą rękę, albo że czuwa nade mną bóg akwarystów, czyli wodnik Szuwarek. Być może. Przypadek polegał na tym, że jeden z kolegów na łódzkim forum akwarystycznym chciał się pozbyć świeżo wyklutego miotu ślimaków ampularii. Zawartość jednego kokonu to kilkadziesiąt młodych. A że ja zawsze lubiłem ampułki, postanowiłem od niego je wziąć. Dopóki były wielkości łebka od zapałki, nie zauważyłem ich działalności. Ale kiedy dorosły do wielkości paznokcia małego palca, okazało się, że glon Odeogonium zniknął. Zniknęły też nitki wszelakie, naloty na szybach i wszystko, co przypominało glony.
Żarłoczność młodych ampularii to sposób na większość glonów w akwarium i na całość chorych liści roślin. Jest jeden minus ich działalności. To moment, kiedy zeżrą ostatniego glona, obliżą się i zaczną się rozglądać, co tu jeszcze wszamać. I to jest właśnie ten moment, którego nie radzę Wam przegapić. Ampularia zaatakuje wtedy najbardziej miękkie liście roślin. Przeważnie te liście, które są chore lub uszkodzone, ale z racji ich niewielkich rozmiarów my tego nie widzimy. Dla nas one są zdrowe. Dla ampularii wyłącznie smaczne. Tak prawie pozbyłem się z akwarium gwiazdy wodnej, czyli Pogostemona helferii. Z ładnych krzaczków zostały ogołocone z liści palmy. Więc radzę uważać ze stosowaniem ampułek jako leku na glony. W odpowiednim momencie należy je usunąć z akwarium albo zacząć dokarmiać, na przykład liśćmi sałaty. Inaczej żegnajcie rośliny. Druga rzecz, same ampularie nie załatwią wszystkiego. Pamiętajcie, że ja zmniejszyłem oświetlenie, dodałem rybi krewetek i oprócz tego umieściłem lignit w filtrze. Ale ta całość zagrała jak radziecka orkiestra wojskowa, równo i z przytupem. Glonów praktycznie brak, przynajmniej tych widocznych. Co jeszcze o akwarium mogę powiedzieć? Nie stosuję w nim sztucznego CO2, nie nawożę, nie ogrzewam, bo temperatura zima-lato oscyluje w okolicach 24-26 stopni Celsjusza. Podmiany co 2 tygodnie w okolicach 10-20 litrów. W międzyczasie dolewam wody, bo jest to akwarium otwarte, bez szyb nakrywowych i niestety około 10 litrów tygodniowo idzie w powietrze. W blokach jest bardzo suche powietrze, więc mnie osobiście to nie przeszkadza, no ale dolewać trzeba. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Jeśli będą jakieś pytania, to proszę je umieszczać w komentarzach pod filmem. To do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmach o moich pozostałych dwóch akwariach. Aha, karpie z wanny nadal odmawiają współpracy, więc piątego filmu nie będzie. Wysoki sądzie, to było tak. Przyjechał ja do miasta i przywiózł dwa worki nasion. A i stara mi sadzeniaki po kieszeniach kufajki powtykała i mówi, weź no ty głupi i oddaj jak każą, a resztę schowamy, zakopiemy i żaden domiar nam nie straszny. Ale jak każą oddać, to coś im oddać trzeba. No to ja wziąłem te dwa worki nasion i te bulwy i poszedł oddać. A oni mi mówią, że takich to oni nie chcą. To ja się wkurwił im obornika, pod drzwi nasypał. Od i tak było, wysoki sądzie.